Bogdał, Bogdał, syna swego dał, abyś ty nie zginął, ale życie wieczne miał. Bogdał, Bogdał, syna swego dał, abyś życie wieczne miał. Bogdał, już dał, syna swego dał, abyś ty nie zginął, ale życie wieczne miał. Bogdał, Bogdał, syna swego dał, abyś życie wieczne miał. Kochani, nazywam się Nina Księżopolska. W 2000 roku poznałam się realnie z Bogiem. Bogiem, który jest duchem. Bogiem, który jest duchem. Który dał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, abyś nie zginął i abym ja nie zginęła. I ja uznałam ten prosty fakt, że przez całe 30 lat, bo tyle żyłam bez Niego, zdradzałam Go z tym światem, zdradzałam Go z tym światem, zdradzałam dawcę życia, zdradzałam Twórcę, który mnie zaplanował i który mnie ukochał przed założeniem świata i tak mnie umiłował, tak okazał swoją miłość, że dał swojego Syna, abym nie zginęła. Jezus Chrystus, potężny Bóg, wcielił się tutaj i przyszedł na ziemię nie po to, żeby Go wspominać dwa razy do roku, nie po to, żeby święcić jajka, nie po to, żeby przyjmować jakiś opłatek. To jest bzdura. On przyszedł tutaj, żeby Ciebie uratować od śmierci, bo żyjesz z wyrokiem śmierci. Żyjesz z wyrokiem śmierci, dopóki nie jesteś połączony z żywym Bogiem, bo tylko On jest życiem. On jest życiem. On siebie określił jako drogę, prawdę i życie. Wszystko oprócz Niego jest ciemą. Wszystko oprócz Niego jest ciemą. Rzeczywistością jest tylko i wyłącznie Jezus Chrystus. Jezus Chrystus przyszedł tutaj na ziemię, aby Ciebie uratować. Nie po to, żeby podnieść jakoś Twoje życie. Nie po to, żeby Ci się polepszyło. Nie po to, żebyś więcej zarabiał. Nie po to, żebyś miał o czym gadać przy stole świątecznym. Nie po to tutaj przyszedł. On przyszedł, żeby Cię uratować. Jesteś dzisiaj na progu decyzji o tym, czy będziesz żyć, czy będziesz śmierci. Jeżeli zadam Ci dzisiaj pytanie, to co widzisz? Czy jesteś pojednany z Bogiem? Czy masz pewność zbawienia? Co mi odpowiesz? Co mi odpowiesz? Jeśli zmawiasz pacierze, jeśli nawet mówisz o Jezu, to nic Ci to nie pomoże, dopóki nie narodzisz się na nowo, dopóki nie spotkasz prawdziwie osoby, osoby Jezusa Chrystusa. To jest dotykalny Bóg. On jest dotykalny. To jest Duch. To jest Duch. On jest dany tutaj na ziemię. Mówię prawdziwą rzecz, ponieważ narodziłam się z tego Ducha. Ja teraz funkcjonuję w tej rzeczywistości, ponieważ narodziłam się z Ducha Bożego. I wiem, o czym mówię. Wiem, czego doświadczam. I wiem, czego Wy nie doświadczacie. Wiem, że nie doświadczasz obecności Boga. Wątpisz w Jego istnienie. Myślisz sobie, że Bóg nie mówi, że nie żyje, że w ogóle Go nie ma. Ale On jest. I jest na wyciągnięcie ręki. Jest na wyciągnięcie ręki. Jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczy wezwać swojego nad swoim życiem imienia Jezus. Jezus jest realny. To nie jest jakaś opowiastka. To nie jest jakaś legenda. To jest prawda, że On tutaj przyszedł na ziemię i dał swoje życie za Twoje. Już to zrobił. Już się wszystko wykonało. On wziął każdy grzech na siebie. On stał się grzechem. On stał się grzechem. Grzech to błąd. Grzech to odstępstwo od życia. Grzech to odstępstwo od życia. Widzisz to dzisiaj w swoim życiu. Widzisz, że starasz się i nie wychodzi. Widzisz to. Widzisz swój brak poczucia wartości. Widzisz to. Widzisz to, że musisz się zasłaniać maskami. Widzisz to, że musisz udawać, żeby poczuć się lepiej. Ale Jezus przyszedł po to, żeby Cię wypełnić. Jesteś pusty w środku. Ale możesz przyjąć całą pełnię. On powiedział, że On przyszedł po to, aby owce obfitowały w życie. Obfitowały w życie. On przyszedł tutaj do tych, którzy się źle mają. Do tych, którzy uznają. Tak, mam się źle. 18 lat temu uznałam. Tak, czegoś mi brakuje. Mam się źle.
Ja już nie chcę w ten sposób funkcjonować. Przyjęłam Jezusa Chrystusa. Pierwsze, do czego zostałam przekonana, to to, że żyłam bez Niego, że Go zdradziłam. A On, jeszcze zanim się narodziłam na nowo, jak byłam jeszcze w grzechu, jak jeszcze Go zdradzałam, On wtedy oddał swoje życie za moje. Tak samo zrobił teraz dla Ciebie. To samo zrobił dla Ciebie. On nie umarł za masę. On umarł dla Ciebie. Osobiście. Osobiście. On zna Ciebie. Doskonale. Zna Twoje myśli. Policzył każdy włos na Twojej głowie. On Cię stworzył. On Cię zaplanował. Stworzył Cię do relacji ze sobą. Nie po to, żebyś się tutaj bujał i udawał kogoś, kim nie jesteś. On stworzył Ciebie. Stworzył Ciebie i kocha Cię, i kocha Cię, kocha Cię. Katolicyzm nic Ci nie pomoże, nie pomoże Ci łykanie tych wszystkich gadek, nie pomoże Ci zjadanie tych wszystkich opłatków, nie pomoże Ci, nie pomoże Ci żadna zdrowaszka, żadna Maria Ci nie pomoże. Jezus Chrystus jest drogą do Ojca, Jezus Chrystus jest drogą do Ojca, jedynie On, żywa osoba. Zobaczcie, religia krzyczy i broni swoich przekonań, ale ja mam żywą osobę, ja mam relację z żywym Bogiem i to jest właśnie to, czego Bóg chce dla każdego z Was. On chce, że relacji, nie religii, religia to jest po prostu system jakichś przekonań, to jest przyklęknij powstań, to jest zadzwoń dzwoneczkiem, to jest teraz kadzidełko uruchom, to nie to, to nie to. Prawdziwej relacji chce Bóg. On jest prawdziwą osobą. Ma emocje. Ma emocje. Z Nim można rozmawiać, a nie przyklękać. On chce dzisiaj tego, żebyś żył. On położył przed Tobą życie i śmierć. Błogosławieństwo i przekleństwo. I mówi, wybierz życie. Wybierz Jezusa Chrystusa. Bo już wszystko się wykonało tam na krzyżu. On zmarł i zmartwychwstał. I można Go spotkać w duchu.